Witajcie widzowie, dzisiaj będzie recenzja LEGO Marvel Strażnicy Galaktyki, część trzecia. Tak wam zaprezentuję pudełko. Właśnie za część trzecią Strażników Galaktyki. Tak się prezentuje z boku, z jednego boku, z drugiego i jeszcze z tyłu. Więc sobie otwórzmy i sprawdźmy, jaka jest tutaj zawartość. Oczywiście wszystkie dane będziemy mieli gdzieś tutaj z boku, więc sobie przejdźmy do otwarcia tego zestawu. A więc mamy tak. Mamy worek numer 1. Jeden worek. Drugi worek. I oczywiście instrukcje. Tak się prezentuje instrukcja. No i arkusz z naklejkami. Więc tyle z tego pudełka. Już nie ma nic. A więc to złożę i się do was odezwę. A więc dobra widzowie, zestaw już jest złożony, zaraz się nim zajmiemy. Ale zanim się nim zajmiemy, to tutaj na boku macie ostatnich subskrybentów. I oczywiście dajcie suba, jeżeli chcecie. Więc już przejdźmy do tego oto zestawu. A sobie zestaw podzielimy na dwa segmenty, na konstrukcję i na figurki. Więc sobie zacznijmy od konstrukcji. A konstrukcja to się tak pierwsza prezentuje. W ruszu mamy stolik z wyposażeniem. Mamy kubek i jakieś broni. Więc tak się prezentuje pierwsza konstrukcja. Ale to druga jest bardziej ciekawa. Że tutaj już mamy namiastek bazy od strażników. I tu już jest jakiś panel. Lampa, którą możemy podnosić. Która może świecić prosto w oczy. Tą taką naklejkę. Oczywiście wszystko jest tutaj naklejane. No i kolejne wyposażenie. Jakie tutaj mamy? Więc tak się to prezentuje. Tu już mamy akurat konstrukcję z głowy. To sobie teraz przejdźmy do minifigurek. A więc minifigurki to się tak prezentują. Mamy tutaj Groota, gdzie teraz Groot ma naramiennik, także tak się prezentuje. Główka to jest odlew, akurat. Wszystko jest tutaj nadrukami, jak możecie zauważyć. Wszystko to są nadruki z przodu i z tyłu. Więc także prezentują nadruki przy figurce. A teraz sobie przejdźmy do Star-Lorda. A Star-Lord to oczywiście ma na wyposażeniu swoje bronie, co miał w kalendarzu adwentowym. Też jest dwustronna twarzyczka. To się tak prezentuje. Uśmiechnięta i zła. Oczywiście na drugi na nogach, na torsie, za to brak na boku. I jeszcze z tyłu. Jeszcze z tyłu. Więc tak się prezentuje. A więc sobie przejdźmy do podsumowania tego oto zestawu. Więc podsumowując już zestaw. To oczywiście zestaw jest bardzo ok. Pod względem elementów, jakie tutaj możecie znaleźć. To jest bardzo dobre. Jeżeli nie macie Star-Lorda albo Groota, to musicie zakupić ten zestaw. Ale jeżeli ktoś ma na przykład kalendarz adwentowy z 2022 roku, no to nie potrzeba. A jeżeli chcecie mieć więcej figurek Star-Lordów, czy Grootów, czy jeszcze innych strażników galaktyki, to oczywiście kupcie ten zestaw. Więc tyle. Bardzo wam go polecam. Do zobaczenia w przyszłych materiałach.
Cześć. To jest kartka elementów, jak możecie zauważyć. Pistolet od Solorda, na ramiennik od Gruta. To są najciekawsze elementy, więc tak się to prezentuje. Do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć.